Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 564 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... M. Zdanowicz. Tak, Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. No i miejmy nadzieję, że za chwilę również Paweł Sachyra. Pamiętajcie o tym, żeby obserwować na Spotify nasz podcast. Pamiętajcie, że możecie odpowiadać na zadane pytanie tygodnia, zarówno na Spotify, jak i na YouTubie. A na YouTubie obserwacja, lajki i te inne rzeczy. Polecamy się. I taktyczne komentarze dla zasięgu. Tak, możecie kropkować. Jak nie macie pomysłu, to po prostu kropkę zostawcie. Idealnie. I tak, ja wróciłem z Gamescomu. Dni już kilka, nie dużo, ale kilka. Wydaje mi się, że dopiero dzisiaj doszedłem do siebie po tym wyjeździe. No tak to bywa. Jak zawsze mało snu, dużo pracy, dużo networkingu tak zwanego. Mam całą listę zapisek z gier, które widziałem. 7 stron na 4. I dlatego zapraszamy was na audycję. W sensie, wy już możecie obejrzeć na YouTubie zapis na żywo transmisji, audycji. Tak. Bo na audycji właśnie Paweł i Mateusz opowiedzą o gierkach, które ogrywali na Gamescomie albo które widzieli na Gamescomie. I tam będzie między innymi Stalker i będzie też... Starfield. No właśnie. I graliście w Starfielda, czy widzieliście tylko? A nie, nikt nie grał na Gamescomie. Nie, nikt nie grał. Ale, tak, ale na przykład Little Nightmares 3 widzieliśmy, bardzo długie 20-minutowe demo. No właśnie. Ale tak naprawdę jeszcze o tych niektórych grach tutaj wspomnimy, bo dzisiejszy odcinek też będzie o Gamescomie, tyle że tutaj sobie prześledzimy Opening Night Live, czyli taką konferencję otwierającą. Ja opowiem wtedy o grach, które widziałem, a które były na konferencji. Ma to sens. Na audycji będą pozostałe gry, które nie uczestniczyły w tym wydarzeniu, a ich było dużo, 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 dużo więcej. Tak więc będzie trochę tutaj, tak więc takie komplementarne, kompletne bardziej doświadczenie będziecie mieli, gdy posłuchacie tego i tamtego. Cudownie. Ale póki co przejdziemy oczywiście do tego, w co ostatnio graliśmy. No ja w co ostatnio grałem to właśnie te wszystkie rzeczy, ale obok tego wszystkiego powiem tylko o Fort Solis. Polsko-brytyjska gra, bardzo małego studia, bo ponad, nie wiem, tam 10 tam jest, do 20 osób, chociaż są właśnie dwa oddziały w Polsce, w Warszawie i chyba w Wielkiej Brytanii gdzieś na Bristol, coś takiego, Manchester. No nie wiem, dobra, to nie jest aż tak ważne. Zresztą to też się pojawiło podczas Opening Night Live. Dostaliśmy wersję na peceta do sprawdzenia. I gra wygląda bardzo fajnie. Ja oczywiście sprawdzam to na Asus ROG Ally, z którym niestety jutro będę musiał się rozstać. O nie. O nie? Tak więc nie dokończę, chociaż słyszałem, że to bardzo krótka gra. A dodatkowo mam problem z nią taki, że grałem pół godziny, a zaraz powiem dlaczego. Znaczy już mówię. Grałem pół godziny, z czego trzy razy ta gra mi się skraszowała do pulpitu, wyrzucając ten sam błąd. Tak więc trochę grać po 10 minut. Ciekawe, czy to jest po części może kwestia Asus, że grasz na jednak nie na komputerze normalnym. Wiem, ale jeśli chodzi o performance, to gram na średnio wysokich, z bardzo na przykład wysokim antyaliasingiem, wygładzaniem krawędzi, jakimiś szmerami, bajerami. Tak więc gra tam ma stabilne mniej więcej 50 klatek, więc nie jest źle, ale może coś się kumuluje i po tych 10 minutach wypluwa, że nie ma pamięci. Nie wiem, nie potrafię rozszyfrować błędu 873, więc jeśli ktoś ma pomysł, to w sumie i tak nie piszcie, bo jutro już nie będę grał. Ale bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście to jest gra, nie jakiś taki akcyjniak, shooter i tak dalej. To jest cinematic experience. Cinematic experience, walking sim, możecie tam w pierwszych 10 minutach napić się piwa na stacji kosmicznej, tak więc jest też dużo takich rzeczy, które są interaktywne. Zresztą jak wszedłem na tą stację, to też poznałem, że to jest to demo, które grałem rok temu właśnie na Gamescomie u chłopaków z Fallen Leaf, więc też mam pojęcie, co może się stać dalej, bo grałem później tam godziny, więc w sumie widziałem 1/3 gry. To więcej grałeś na Gamescomie rok temu niż teraz, tak, to prawda. Okay. Nie wiem, czy to przykre, ale ta gra chyba też nie jest wyceniona jakoś super wysoko, tak? A ma ponad 100 nieco. Gwiazdorską obsadę. Arthur Morgan z Red Dead Redemption i Troy Baker, czyli Joel i ta jeszcze pani, która nigdy nie robiła gier, ale teraz robi.
Alex, coś tam? Nie coś wiem, o co chodzi. Dobra, nie będę się poniżał. Tak, ale tak czy inaczej oni byli na Opening Night Live, więc jeśli macie kilka złociszy, to może warto wspomóc polską branżę gier. To jest takie experience. Jeśli ktoś lubi takie gry, tak, takie walking simy, poznawanie trochę, nie wiem, Layers of Fear, tak, trochę psychodeliczne tam rzeczy, co się dzieje na stacji, horrory, no to chyba mu się spodoba. Ale tak czy inaczej przekazuję pałeczkę tobie, bo o grach, w które ja grałem, to zaraz powiemy. Skończyłem Baldur's Gate 3, więc to jest achievement. I podtrzymuję wszystko, co mówiliśmy z Pawłem na audycji o tej grze, mimo że, czyli że 10 na 10 naprawdę najlepszy RPG, w jakiego grałem. Mój ulubiony RPG. Natomiast trzeci akt jest troszkę widać niedopracowany, trochę się tam chyba śpieszyli, żeby to wszystko dopiąć, bo są pewne nielogiczności, na przykład w tym czasem jakaś postać powie, jest też performance troszeczkę gorszy w trzecim akcie. Natomiast pomijając te właśnie niedociągnięcia, i tak jest fantastycznie. Polska wersja językowa w trzecim akcie. A to naprawili już szybko. Już tak? Nie miałem, po którymś tam patchu już nie miałem tych problemów i też miałem teksty po polsku we wszystkich książkach, notatkach i tak dalej. Natomiast jakby wątki naszych towarzyszy przede wszystkim, które się jakby kończą, jeżeli nic po drodze nie popsuliśmy z tymi towarzyszami, to wątki się kończą właśnie we Wrotach Baldura i wszystkie te wątki, które pokończyłem, były świetne i niektóre były wzruszające, niektóre bardziej, niektóre mniej. Inne były w ogóle zaskakujące i to, jak mi się udało rozwiązać problem jednej postaci, było totalnie nieprzewidywalne dla mnie, że takie coś w ogóle będzie możliwe, więc spoko. Więc tak, fantastyczna gra i w ogóle ten rok jest dziwny strasznie. Nie pamiętam, no bo wiadomo, zależy też od gustów ludzi, ale dla mnie nie było chyba, nie wiem, czy był taki rok, że kończyłem jedną świetną grę i potem zaczynam grać w następną i też jest świetna, potem zaczynam grać w następną i też mi się niesamowicie podoba. Czy to 2023 to jest rok 2007, pełen... Ja nie pamiętam, co wtedy wychodziło nawet. Wszystkie, nie, ale... najlepsze gry, Assassin's Creed. Tak, ale też możliwe, że wtedy nie grałem wszystko, wiesz, tak na premierę też. Nie? Mass to... Effect. Okej, okay. Mass Effect tak grałem dopiero, dużo później, komar mnie denerwuje. Jak będę zabijał komara w trakcie podcastu, to o, jest. Widzisz, jak go zabiłem. No, pilot się przydaje czasem. Kontynuuj. Tak, więc po Baldurze właśnie zacząłem grać w Armored Core 6. I to jest gra bardzo... Też grałem. Inna i różna od, prawda, od Baldur's Gate 3, bo tutaj nie chodzi o fabułę w ogóle, tylko chodzi o gameplay. I ten gameplay jest naprawdę świetny. Dawno nie grałem w żadną taką... Nie, w ogóle mało jest gier z mechami, w których te mechy są szybkie i zwinne. To mi się kojarzyło, nie wiem, jak graliście w Titanfalla, to tam był taki mech Ronin. W Titanfallu 2 chyba, więc to taki podobny szybki, zwinny mech właśnie. Ale urokiem tej gry jest też to, że jest kustomizacja tych mechów, więc można sobie zrobić mecha ciężkiego, bardziej powolnego, który ma taki jakby, nie nogi, ale te gąsienice jak czołg i jest dopakowany i ma pełno HP, ale właśnie wolniej się porusza, nie może za bardzo poruszać się w powietrzu też, chociaż może się unosić, bo mapy są tak skonstruowane, że każdy mech musi mieć umiejętność podnoszenia się. Ale no gameplay jest świetny i jakby tak wciągający, że jakby będę chyba grać i tak w New... Znaczy nie będę grać, bo nie będę mieć czasu, ale zagrałbym w New Game Plus, bo tu też historia się kontynuuje jakby w New Game Plus i potem jest jeszcze dalsza historia w New Game Plus Plus i są w ogóle nowe misje, co ciekawe. Jest z nami Paweł, który też grał w Armored Core 6. Ale wygraliście na Gamescomie tylko. No grał, ale też może powiedzieć, czy spoko. A ty powiedziałeś? Jakie były twoje wrażenia? Jaka misja? Ja nie wyszedłem z menu i skraszowałem konsolę. Więc wow. Świetna gra, okay. Polecam. Jaka misja była na Gamescomie? Z kim się... Był jakiś boss? Czy nie? No boss czy był? Taki pasek zdrowia na środku ekranu. Panie, nie okay. Było bossa. W sensie może był, ale nie grałem tyle, żeby się dowiedzieć, bo okay. To była cała budka jakby z Bandai Namco i ograniczony czas był, żeby zagrać. Ale no, moje wrażenia z Armored Core 6 były takie, że przypomniało mi się, że to nie jest seria, którą jakoś tam strasznie lubię. W sensie, ona, jak się w nią gra normalnie kampanię, gdzie od początku masz kontrolę nad tym, jak rozwijasz te swoje mechy, jak kupujesz te nowe części i tak dalej, no tak. To ma trochę więcej sensu, ale jednak takie demo wyjęte z kontekstu, gdzie dostajesz 3 gotowe mechy i bez żadnej kustomizacji i tak dalej, chociaż menu dalej wygląda jak kustomizacja i przez to Mateusz się zgubił. A tutorial, jest tutorial w tym demo? Nic tam nie ma, po prostu od razu lecisz w walkę. To jest problematyczne trochę. Bo nawet... Chwilę mi zajęło, zanim ogarnąłem, który trigger i tam button robi, który atak i z której ręki. Natomiast no, jest płynnie, jest fajnie pod tym względem.
i na pewno są ludzie, którzy to lubią, ale jak dla mnie to Armored Core 6 zawsze było takie zbyt chaotyczne. Ja w ogóle już mam Armored Core 6 u siebie w domu, na moim domowym domu. W domowym domu. Kompie. Nie, tak? Jest, mi się będzie bardzo podoba. Tylko faktycznie, jak ktoś by nie grał, bo trzeba się przyzwyczaić, bo tu masz jakby dwa spusty i triggery, to są różne bronie. I na trzeba... różne ręce, tak jakby cztery tak. Sloty jeszcze są. Jeszcze jak masz różne cooldowny dla tych broni, to no, trzeba faktycznie to opanować. Tak, to mi przypomina bardzo, nie bardzo, ale trochę tą grę, to się nazywało Vampire Hunters chyba, grałem to na... Next Festie w tym roku. Ta gra, gdzie na każdej ręce możesz mieć po kilka broni, nawet już tam później po 50. Okay, okay. Tylko też musisz w miarę kontrolować, jak te cooldowny działają i no tak. Inne takie rzeczy. No i to tutaj jest podobnie. Chociaż no ja zawsze lubiłem tutaj już różnorodność, jeżeli chodzi o wybór, bo tam jakieś cztery nogi, czy jakieś stawonogi, czy jakieś takie rzeczy. Tak. W ogóle Armored Core tego jeszcze nie odpalałem, ale ona jest po polsku, nie? Jest po polsku, no ale tam nie ma fabuły za bardzo, nie? Okay. Znaczy jest fabuła, nie dobra. Chodzi mi o fabułę, chodzi mi bardziej o nazwy i tak dalej. Nazwy, tak, po pojęcia i części. No ale to dalej, to jest takie... Ice Combat tylko w... Tak, ale dla mnie fajniejszy niż Ice Combat. Za pomocą menu jakby, znaczy konstrukcja rozgrywki w ogóle przypomina. Tak, no bo to jest trochę Ice Combat, też fabuła jest taka, że... Chociaż fabuła jest trochę fajniejsza w Ice Combatach, bo jest taka głupia i w ogóle jest dużo cutscenek i tak dalej. A tu jest niezrozumiała pewnie. A tu nie ma cutscenek w ogóle, tutaj cała fabuła jest przedstawiona tylko, że kończysz misję i masz nowe wiadomości, nie? Jak ktoś dzisiaj mówi. Czyli można uczciwie powiedzieć, że to taki trochę side project, taki poboczny projekt... Czy ja wiem, nie wiem, tak chyba... Ja nie grałem nigdy w Armored Core, nie? Więc nie mam porównania, ale wydaje mi się, że taka jest po prostu konwencja gry, że nie masz swojego bohatera, nawet nie widać nigdy twojej postaci i żadnej postaci nigdy nie widać. Jest tam jakaś fabuła tylko znaczy, o wydobywaniu strony... jakiegoś tam minerału, co się nazywa koral i potem oczywiście to się rozwija, że jest tam jakaś w tle tam tajemnica, ale tak naprawdę chodzi o to, że kończysz misję menu tam odblokowałeś nowe areny, wejdź sobie na arenę, żeby zobaczyć symulację, za co blokowujesz punkty doświadczenia i tam ulepszasz ten. To jak fabuła w bijatykach. No, coś takiego, ale... Jak ktoś chce, to sobie może obejrzeć filmik na YouTubie albo faktycznie słuchać tych cutscenek, a de facto to jest symulator nawalania się z coraz nowszymi częściami fajnymi. Tak, co mi się podoba, tylko powiem, że fajne jest to, że jak przegrywasz z bossem, bo ogólnie ta gra jest łatwiejsza niż Soulsy, no bo From Software trzeba powiedzieć. I normalnie jak sobie gracie w misję, to jest łatwo, często jak macie fajny build, normalnie mam już takie misje, że już jestem pod koniec gry i rozwalam podstawowych wrogów jednym strzałem z shotguna. Tak jak dopakowanego shotguna. Broni jest mnóstwo w ogóle, co jest też fajne. Ale chodzi o to, że bossowie niektórzy, bo nie wszyscy, ale są walki z bossami, które są mega trudne. Boss pierwszego rozdziału to chyba prawie 20 podejść miałem, mega mnie frustrował przez moment, ale po każdym jakby, nawet jak przegrywacie, to checkpoint zawsze jest po prostu przed walką z bossem, dosłownie. I przed walką z bossem możecie sobie wyposażyć zupełnie nowe bronie, czyli totalnie możecie zmienić wasz setup, jeżeli macie kupione te części oczywiście, więc to też bardzo pomaga. Jak już znajdziecie, na każdego bossa jest jakiś build po prostu, który sprawia, że jest łatwo. Więc to też mi się podoba, że to nie jest taka kolejna super trudna gra, którą się trzeba męczyć jakoś długo. Nie jest super trudna? Słyszałem od ciebie co innego. No tak, ale potem znalazłem, wiesz, bronie, które sprawiły, że już była łatwa ta walka z bossem, nie? Więc nawet też... z tym bossem. Tak, no. Więc, co się wszyscy męczą. Tak, a oprócz Armored Core, czy coś jeszcze? Tak, więc Armored Core za tydzień pewnie recenzja jakaś, no na pewno, bo już przejdę. No. Ale zacząłem jeszcze grać w Sea of Stars wczoraj, to jest taki JRPG, ale nie z Japonii, więc nie JRPG. I to jest studio, które zrobiło taką duchowego spadkobiercy Ninja Gaiden pierwszej części i drugiej. Nazywało się to The Messenger, taka gra, bardzo fajna. Taki stary side-scroller z fabułką, że gryliście ninją takim. I w ogóle Sea of Stars to jest chyba prequel tej gry z jakiegoś powodu, nie wiem. W każdym razie tradycyjny JRPG, bardzo, bardzo taka dopieszczona, pixelrotowa, 16-bitowa grafika, że animacje są bardzo fajne i w ogóle. I wyróżnik jest taki, że jakby eksploracja jest trochę urozmaicona, bo możemy się wspinać, na przykład możemy pływać, nie ma tak jak w JRPG-ach tradycyjnych, że podchodzisz do jakiejś granicy, na przykład widzisz, że postać głową stoi, sięga do jakiegoś murku i nic nie możesz zrobić, tu się możemy wspinać, są właśnie różne takie elementy pseudoplatformowe, to trochę urozmaica eksplorację i szukanie skarbów, a walka jest taka, że widzimy zawsze wrogów na mapkach, jak do nich podchodzimy, to walczymy na tej samej mapie, którą widzimy podczas eksploracji. Nie ma tak, że się otwiera nowy ekran na walkę.
No i w walce jest tak, że możemy, chyba tak było w Mario RPG, wydaje mi się, że jak kogoś uderzamy, to możemy kliknąć drugi raz przycisk ataku, żeby uderzyć jeszcze raz. Tak samo możemy blokować, jak ktoś nas atakuje, wciskamy X, to możemy trochę zablokować tego ciosu, więc jest taki element trochę zręcznościowy w tej walce. Kurde, żebyś się nie przemęczył, kolego. No nie, jest całkiem, ale też jest taki gimmick zupełny, że jak wróg szykuje atak specjalny, to ma nad sobą ikonki, na przykład mieczyka i czaru księżycowego, to znaczy, że musimy go uderzyć raz cięciem i raz atakiem księżycowym, żeby anulować mu ten atak, który on przygotowuje. I mamy na to na przykład 2 albo 3 tury. No więc to jest takie fajne, bo dzięki temu musimy planować, odpowiednio kombinować nasze ciosy i ataki. No i są takie fajne czary, jak na przykład, że nasza bohaterka ma atak takim księżycowym właśnie dyskiem, i jak on wraca do nas, to musimy wcisnąć X, żeby on się odbił w kolejnego wroga i w kolejnego, i możemy to robić w nieskończoność chyba. Mi się udało maksymalnie 25 razy, za to jest achievement nawet, ale no oczywiście potem to lata coraz szybciej, nie da się nadążyć, ale fajne są gimiki w tej grze takie, które sprawiają, że to jest bardzo, bardzo wciągające gameplayowo, no i historia też jest spoko. Naprawdę bardzo fajne i dopracowane i w ogóle Jezus Maria. Za dużo gier. I co jeszcze? Sea of Stars, a propos, kiedy słuchacie tego podcastu, to jest i w Plusie, i w Game Passie ta gra. Więc polecam, jakby nie macie wymówek. Nie macie wymówek, żeby nie spróbować, moim zdaniem. Chociaż trochę szkoda, że Starfield zaraz, ja tego nie zdążę przejść, nie obata. Chociaż to i tak fajne, bo to jest JRPG na 30 godzin. Przynajmniej więc skończyłeś Baldur's Gate'a w końcu. Skończyłem Baldur's Gate'a, tak. A o tym już mówiliśmy. Co? No bo nie da się długo, nie mogłem długo gadać, no. Podobało mi się wątki. Nie mogłeś zacząć do domu. I tak musimy pogadać poza anteną o tym, bo na przykład wątki postaci mnie tak zaskoczyły niektóre, że daj pan spokój, no. Ale w każdym razie tak. Blasphemous 2, to chyba mówiłeś już tydzień Blasphemous temu. Blasphemous 2 było recenzowane już, tak? Aha, okay, tak, super. Dobra, to tyle chyba, to tak? Mięsa. Na szczęście to tyle, ileż można grać w gry dobre. Ja tylko dodam. Ja już mam dość dobrych gier wideo, niech wyjdzie jakiś gówno. Może Starfield będzie taki mid. Może, ale korzystając z sekundy, bo nie będziemy gadać o Starfieldzie raczej na tym plusie. Chyba, że macie takie zaplanowane. Narkotyki. Tak. To chciałbym ostatecznie obstawić, ile tam będzie ten, to myślę, że to jednak taka 7-8. No ja też tak myślę, no ale troszkę, bo ja i tak tak myślałem, że to nie będzie jakieś może arcydzieło najwyższej jakości, ale dużo nadziei nazbierałem przy tych pokazach, ale teraz im więcej widzę z tej gry bliżej premiery, znaczy, i nie mówię o tych wyciągniętych gameplayach, mówię o tym, co na przykład było pokazane na samym Gamescomie. Okej, bo mnie to bawi, co wycieka i to jak się ludzie czepiają to tej zaczynam, gry. No bo to wycieka to, co już było mówione, że tam jest, nie? No ale daj spokój. Zaraz nie powiemy, może nie, przy okazji. Nie możemy przyjść całej planety na piechoty, Bethesda, ale gówniana gra. Ja wiedziałem, że tak będzie. To jeszcze po 10 minut marszu chyba? No bo dla niewtajemniczonych, którzy nie wiedzą, o czym Mateusz mówi. Chyba, że powiemy o tym, jak będziemy o Starfieldzie mówić, bo będziemy mówić przy okazji Gamescomu. Dobra, to wtedy tak, wrócimy do tematu. Na audycji głównie. A tutaj jak robimy Gamescom? Bo jestem niewtajemniczony. Tutaj opowiadamy o wszystkich rzeczach, które działy się na Open Night Live. Czyli o Starfieldzie trochę też będzie. Czyli te wszystkie gry, które pokazali na konferencji. A wszystko, co my graliśmy i nie pokrywa się z tą listą tych gier, tak? Bo tutaj są gry, które graliśmy, a zarazem były. To powiemy na audycji, bo ich jest dużo więcej. Na przykład ty powiesz o Faraonie, tak? Widziałeś go. Powiesz o Banishers, powiesz o Space Marine 2, więc tego było całkiem sporo, tak? Kurde, teraz muszę być na audycji. Musisz być, żeby tak posłuchać. Tak. Plus prowadzisz pewnie ją, zobaczymy. Czekaj, ja powiem, Paweł, że grałeś w coś poza tym w ogóle przed Gamescomem, czy nie miałeś czasu za bardzo? Czy tylko masz kończyłeś na myśli w co? Kończyłem Baldura, bo chciałbym zaznaczyć, że ja poświęciłem się bardzo, bo na lotnisko wyjeżdżaliśmy z Lublina do Warszawy o 4:30 z Mateuszem Fidutem, a ja o 2:00 w nocy skończyłem Baldur's Gate 3, żeby nie myśleć przez cały Gamescom o tym, że chcę wrócić i skończyć Baldur's Gate 3. No ja rozumiem, ja też tak teraz miałem, że właśnie chciałem już dokończyć przed kolejnymi dużymi grami, bo a następne przejście, jak już, wydaje mi się, że zagram, jak wypuszczą Definitive Edition może? Wiem, że jest sporo wyciętego kontentu, podobno z trzeciego aktu, więc co jest i tak dziwne, bo trzeci jest bardzo długi, jeżeli wszystko się faktycznie, tylko długość trzeciego chyba zależy bardzo mocno od tego, jak gracze grali wcześniej, bo mogą sobie skasować pół kontentu, jakby podejmując pewne decyzje, tak, albo mieć go dużo więcej, podejmując inne. Co nie zmienia faktu, że ja nie wiem, czy ale to jest kwestia tej drugiej jest nad ranem. Jest taka postać czy pod koniec, jest taka scena, jak już no nie mogę mówić, o co chodzi, ale jest taka scena przed wielką bitwą na końcu, że wchodzisz do takiej karczmy i widać taki koleś, jeden ze strażników, i ma jakąś przemowę rodem jak z Braveheart'a. Tak, kim on jest, skąd on się wziął, dokładnie. Więc całe Górne Miasto, mam wrażenie, że podobno być gdzieś tam. W ogóle zakończenie, tak, jeżeli mogę powiedzieć, to jest dalej 10 na 10 gra dla mnie, nie? I jakby fabularnie samo zakończenie mi się podoba. Jest okej, no.
ale forma zakończenia. Jestem wielkim fanem slajdów, wiecie, tych prezentacji multimedialnych pokazujących, co się stało z New Vegas, czy tam inną krainą, którą uratowałem. Tak, jak w Gothiku. Tak, zapraszam. Nie ma w Gothiku właśnie tego. Jest w Trójce. O. Ale tak, tak, jest, no jest. Okay. Jest. I ja to bardzo lubię, bo to pozwala gdzieś tam nawet drobno jakoś tam wejrzeć ten. A tutaj raczej z kontekstu musimy wiedzieć, co się myślę, stało. Myślę, że to też dodadzą w Definitive Edition. Tak, właśnie takiego, dlatego czekam bardzo na Definitive Edition. Ale, bo widziałem narzekanie na ending, ale myślałem, że jakoś będzie straszne. Jest bardzo, nie, on tak, wydaje jest się okay, no. Trochę pospieszony. Też, w sensie, też ja mam tak, taka że jakoś, ostatnia, taka. No, to prawda, to prawda. Ja mam tak, to jest może moja wada, nie wiem, może to źle, ale dla mnie zakończenie nigdy nie jest najważniejsze w RPGach. No to wiadomo. Nawet jak jest, no... Chociaż, chyba, ale dobre zakończenie chyba, może ci jest, wiesz. Tak, chyba, że to jest coś takiego, jak było w Mass Effect Trójce na początku, gdzie totalnie sprawiało w oryginalnym zakończeniu, że nic się nie liczyło, co zrobiłeś, nie? Twoje wybory, twoje tam postacie. A wiesz co, ja mam co do tej gry podobne odczucia, chociaż nie do wiem, że tak nie jest, bo w dużej mierze moje wybory jakieś tam znaczenie mają, na pewno. I tylko, że te wybory się przejawiają raczej w tym, co się dzieje godzinę, dwie, trzy no tak, przed zakończeniem, tak, niż tym, co więc to trochę wynagradza. W samej kascence ostatniej. No, ale to czekamy na Definitive Edition w takim razie pod tym względem. I GNM Extra plus. GNM Extra to musimy zrobić. O, już 20 minuta i znowu godziny. Baldur's Gate. Tak, bywało go. Ja tylko pro tip do jednej gry, którą ograłem zaraz po przyjeździe, czyli The Expanse, drugi i trzeci epizod. Osoby, które grają, polecam wejść w zarządzanie grą na Xboxie, jak gracie na Xboxie i po prostu tam wybieracie elementy, które trzeba pobrać. I tam nagle pojawia się drugi i trzeci epizod, które trzeba sobie pobrać, tak wybrać z opcji zarządzania. Bo normalnie się nie pobiera gra? Nie. Okay. Co? Ale to jest, wow. To jest takie niedopatrzenie. Nie wiem, siostra, nie wiem chyba, czy to ja to wymyśliłem, czy to tak rozwiązali, żeby to tak było. Może tak jest w twojej wersji tej. Ja mam Deluxe Edition tą taką, że wszystko od razu mam na raz. I wszyscy na wszystkich platformach mają ten problem a propos. Okay. Aha, więc no to... też i na PlayStation i chyba na PC-cie. Ale tak czy inaczej... super jest, naprawdę. I są takie wybory, gdzie myślisz, że dobrze postąpiłeś, a później się okazuje, że straciłem kompana. Czyli jednak są ze wybory. Swojej, bo mieliśmy pytać go właśnie, tak. Czyli się potwierdziło, panie kolego. Myślałem, że dobrze wybrałem, a mi umarła. A umarły. Nie, w dobra, tej grze ogólnie mogą wszyscy umrzeć, tak? Jak będziecie źle się wozić. Dobra, a jak ile tam odcinków ma być? Pięć? Chyba. A ile pięć, odcineczek? Dwa. Wiesz co, ten pierwszy był chyba najdłuższy ze dwie godziny, a ten następny chyba tylko po półtorej, bo jakoś tak szybko mi poszło. W sensie, pewnie kiedyś spróbuję, bo ja kiedyś lubiłem bardzo te takie Telltale'owe gierki, ale... Do końca września i pewnie w październiku wyjdzie jako całość. Ale trochę tak, boję się tej długości, jakby dla mnie taki idealny czas takiej te właśnie godzinka. No może godzinka nawet. Takiego. Nie, ale na wtedy, pewno ten pierwszy wtedy jest... ludzie by narzekali, że za tak, drogie. Tak, krótkie, tak. No. Dobra, tak. Przechodzimy teraz do Opening Night Live, na którym z Pawłem nie byliśmy, ale dowiedzieliśmy się, że można było wbić się tak na chama troszeczkę. Tak? Bo ja się dowiedziałem. Trzeba być pewnym i iść przed siebie. To tak to działa. No źle wybraliśmy, bo wybraliśmy... W sumie można też o tym opowiedzieć na boku, bo o tym nie opowiemy raczej na audycji. W tym samym czasie byliśmy na takiej imprezie devcomowej, bo przed Gamescomem jest coś takiego, co się nazywa devcom. I to jest jak Gamescom, tylko taki rozszerzony jeszcze dla deweloperów kilka dni takie... Były lody? Jeszcze przed tymi... Co? Czy lody były? Jakie lody? Czyli nie było lodów w tym roku? Nie, poszliśmy na taką imprezę... To jakby afterek devcomowy, tylko że afterek tam wygląda tak, że jest bar cały duży, w ogóle to była jakaś taka rave'ownia typowa, otoczona drutem kolczastym otaczona, także... To pasuje, nawet w Hitmanie 3 jest level, gdzie jesteś w Niemczech i jest właśnie taki jakiś zapiedziały hangar i tak, to jest rave house. Tak, i co zabawne, tam w środku poskładane były stoiska, tak jak normalnie jest na takich eventach, czyli wiesz, gierki, tu prawo, lewo, wszędzie kablowanie i ludzie z alkoholem pijani, więc ja nie wiem do końca jak to... Okay. Ale nic się chyba nikomu nie stało. Chyba. I każdy deweloper, który tam się rozstawił, dostawał po 10 żetonów na piwo, które było bardzo tam drogie. I dlatego jakby ludzie grając w gry, arbitralnie, bo nie wiem jak to, na jakiej zasadzie rozdawali ci deweloperzy te żetony. Nie, to tak było w deweloperzy rozdawali te żetony. Okay. Przynajmniej część z nich, bo widziałem, że niektórzy po prostu sobie chowali za pazuchę i trzymali do wieczora. Co nie zmienia faktu, że to jest nawet zabawny sposób na taki after, bo też ludzie się tak nie podlą bardzo szybko. A o tyle to jest fajne, że tam można było... To był jedyny raz na Gamescomie, kiedy miałem czas pograć w takie mniejsze indie gierki. No i tam zagrałem między innymi w taką gwiarową grę Next Move. Nie. I Next Move
to jest VR-owa gra. No. Ja nie lubię ogólnie VR-owej, znaczy nie lubię, tylko wiesz o co chodzi, że tak raczej umijam te stoiska, bo to zwykle są takie jakieś tam nieciekawe rzeczy, ale tutaj o tyle ciekawy pomysł jest, że Next Move jakby nie skupia się nam na grafice, na jakichś takich rzeczach, poza to komuś, to i tak jest brzydkie na VR-ze, tylko bardziej na platformowaniu. Developer, bo to chyba z Czech firma, opisał mi, że bardziej jakby zależy mu na tym, żeby ludzie tutaj poczuli to, co czuli jak grali w Mario, tylko w formie VR-owej niż... A to ty skaczesz jako ty? Ty skaczesz i to jest, słuchaj, sterowanie jest... Nie skaczesz dosłownie. Znaczy rozumiem, ale twoja postać skacze, więc to może być trochę takie... Może, ale oni właśnie najważniejszą rzeczą, którą tam nad tym opracowali, to jest jakby pozbycie się tego poczucia... Zawrotu głowy i tak dalej, dokładnie. Bo tutaj czasami w większości gier takich VR-owych masz jeszcze gałkę, którą sobie sterujesz, tak? Swoim sterowaniem. Tutaj nie. Tutaj sterujesz machając rękami, że biegniesz, nie? I w ten sposób możesz zachowywać gdzieś tam prędkość odpowiednio i tak dalej. Natomiast obracanie się, i to jest trudne na początku do ten, ale obracanie się to jest po prostu dosłowne obracanie się. Czyli zmieniasz... To już trzeba mieć pokój do VR-u. Stoisz w miejscu, nie? Tam tak, bardzo albo trzeba mało mieć, miejsca. Trzeba mieć dwóch, trzech chłopa, którzy stoją wokół ciebie i pilnują, żebyś nie... Ten, ale nie, to w miarę się udało mi stać w miejscu. Tak mi się wydaje. Miałem zasłonięte oczy. Tak. I biegasz sobie tam i na przykład tam tutorial przeszedłem i parę leveli, no to za każdym razem jakaś nowa mechanika to chodziła, typu... Jeżeli się przytrzymuje takie dwa przyciski i macha, to wtedy się biegnie, nie? Natomiast jeżeli się podniesie ręce do góry i się je puści, to się wyskakuje, wiesz, i w zależności od tego, jakie masz momentum, to tak bardzo wyskakujesz w danym kierunku, albo na przykład w miejscu stoisz. Ciekawe. I to gdzieś tam jakieś platformowanie z tym jest związane i na początku gry to jest bardzo takie nieporęczne, ciężko się tym steruje, ale im dalej jesteś, tym bardziej zaczynasz łapać jakby rytm tego, nie? I to się staje taka prawie gra rytmiczna, gdzie zapamiętujesz ruchy, tak jak masz, wiesz, jakimś taneczny grasz czy coś, tak. Okay. Ale to są rozwiązania właśnie podobne, co były na przykład w Horizonie VR, gdzie też się poruszasz tak, w sensie te pro ustawienia to właśnie, że chodzisz tak, a jak się obracasz, no to faktycznie fizycznie się obracasz, tylko że tam już skok, jeśli chodzi, no to tam jest bardziej wspinanie, nie? Więc tam rzeczywiście machasz tymi łapami przed telewizorem. No tutaj raczej taki, wiesz, ponad... Ja grałem w symulator bramkarza do klubu, Banter, tak? To się nazywa Technobanter. Technobanter, też VR? Tak. Nie, to była taka retro gra. A to mówiłeś o tym. 2D, ale 3D, tak. Okay. Mówiłem, jak do mnie dzwoniliście na audycję. Ale to nie mówił tego na plusie, więc Mateuszu, wybacz, ale nie jesteś naszą jedyną widownią. Daj mu dokończyć. No tak, tak. No i różne dziwadła i dziwni ludzie przychodzą i oczywiście musimy stwierdzić, czy daną osobę wpuszczamy, czy nie, ale to nie jest po prostu tak, nie, ale też możemy wejść w tryb detektywistyczny i jakby oblukać tę osobę, jak ona może wyglądać, jakie może mieć zamiary. Rentgenowskie okulary. Oczywiście, gdy jej odmówimy, może być agresywna i musimy później mieć taką walkę na puncze, w sensie takie słowne, nie? Musimy dobrze odpowiadać na to, że ktoś nas obraża lub tą osobę obrażać. I później oczywiście ta kolejka się w pewnym momencie kończy, możemy wejść do klubu. W klubie mamy kolejne zadania bardziej w stylu, że o, dziewczyna, która jest na szatni, ma z kimś jakiś problem, więc z nią pogadamy, może się z nią zafiltrujemy, to pójdziemy, rozwiążemy to zadanie. Ogólnie gierka dzieje się na jednej ulicy w Berlinie. To demo, ja grałem w tą grę na Digital Dragons, demo się na szczęście zmieniło, chociaż jeszcze trochę wymaga dopracowania, ale tam to w ogóle za dużo było tych elementów, wiesz, jak się nazywa to, symulatory... Immersive simy, tak? Czyli takie, wiesz, gierki, gdzie można robić różne rzeczy, typu spuścić wodę, zjeść obiadek i coś tam jeszcze. No i to jest gdzieś tam jest jakaś warstwa tego w tej grze, ale to nie jest coś, co się fajnie w demie prezentuje, więc teraz jest skrócone to demo i faktycznie przechodzimy od razu do rzeczy. No ale generalnie będziemy mogli tam rozwijać właśnie nasze mieszkanko, gdzieś tam poznawać mieszkańców tej ulicy. To czyli jest taka oneoniona, wiesz, ulica. Papers, please, ale więcej elementów rozgrywki. Dokładnie. Tak, dokładnie, to jest bardzo podobne do Papers, please, chociaż tu mogę jeszcze... Mogę sobie tak na Steam tak, napisać. Masz nawet taką listę, wiesz, czy co jest widziane miło, co niemiło, a co do tych wrzut, no to naprawdę musisz kontekst jakby... Tak grać i rozwijasz umiejętności, tak? I te umiejętności pozwalają ci zaobserwować pewne rzeczy na temat przeciwnika, no ale koniec końców, jeżeli on ci coś pociśnie, to ty musisz odpowiednio dopasować, czyli gdzieś tam musisz mieć pojęcie, jak wrzucać ludziom. I jeśli nie znasz angielskiego dość dobrze, to może być czasem mylące, bo niektóre odpowiedzi są bardzo bliskie i jakby, no na takiej imprezie, na której ja to grałem, to musiałem się zastanowić. Powiem tak, stałem za tobą i byłem dosyć pewien,
co trzeba kliknąć. Okay, ja ale... w jednej konwersacji nie. To gierka, która nazywa się Banter, a teraz a propos... A tak, Technobanter. Teraz przechodzimy to do... To ciekawie brzmi od razu. Opening Night Live. I nie zaczniemy według kolejności takiej, jak po prostu był ten, ta konferencja, chociaż wiem, że tam była w ogóle jakaś afera, tak? I Geoff Keighley był bardzo zniesmaczony. Ktoś go zabije kiedyś na tej scenie. Bo a że ktoś tam biegł? Tak, dwa razy. Biegli i mówili GTA, to no jest hoax i tak dalej. To jak ten rok temu tam tak, Clinton, to jest, ale to pierwszy jest... raz to jest trochę śmieszne, a potem to już jest tylko... Tak, ale to jest problem właśnie, że jeżeli media dają dużo uwagi tym debilom, którzy wbiegają na scenę i robią jakiś szum, to potem to się rozwija. Tak samo jak ten typ, który... Pamiętacie, ale teraz to może że nie rozmawiajmy o tym w a, takim razie. Teraz, mniej, teraz było mniej uwagi, bo pamiętam o tym tak, z DJ, tam było sporo, a teraz tak, nic. No. Dobrze. No i git. Dobra, zaczynamy z dużego L. Gra, która była zapowiedziana na Opening Night Live, ale którą także widzieliśmy chyba około 20 minut. Z dwóch zapowiedzi, jedno z dwóch. No z takich większych, tak? Bo były też gry, które były zapowiedziane, ale nie były na Opening Night Live na Gamescomie, czyli Little Nightmares 3. I co ciekawe, nie jest to od oryginalnych twórców, którzy, nie wiem, może już nie chcieli zamknąć tą historię z dwójką, ale jest to od deweloperów odpowiedzialnych za The Quarry, Until Dawn i serię Dark Pictures, więc... Co? No, to nie wiedziałem, okej. Okay. Tak, co? Tak, no. No tak, ja na pewno daję, bo widzieliśmy tę grę, tak, na pokazie tak, Bandai Namco. I to jest kooperacyjna ona... gra przede wszystkim, ale jest czyli możliwość... Czyli w końcu ci twórcy mogą zrobić grę, która będzie grą wideo, a nie tylko filmem. Tak. Ej, to była gra, co ty ale gadasz? The Quarry było chodzi mi o bardziej a, gro. A, nie, ja myślę, że mówisz, myślałem, że The Quarry było bardziej chyba już grą niż te poprzednie. Ale wracając, jest to kooperacyjna gra, The Little Nightmares, ale możecie grać samodzielnie, tylko wtedy za tą drugą osobę odpowiedzialna jest sztuczna inteligencja. Więc to nie jest tak, że wtedy po prostu jest jedna postać na tym ekranie, bo gra jest przygotowana tak, że w pewnych momentach te tutaj dokładnie tutaj mam zapisane Low i Alon się rozdzielają i robią różne inne rzeczy, tym bardziej że jakby Low ma łuk, którym może strzelać w różne rzeczy i na przykład odblokowywać jakieś zapadnie, a na przykład Alone ma klucz taki płaski, który na przykład kręci jakąś rzecz i na przykład podnosi się jakaś winda. To tak winda. Jak Vitextu właśnie, że dwie osoby miały tak. różne... I co ciekawe niestety, bo myślimy o tym, to jest gra koopowa, ale to jest gra bez koopa lokalnego. Możesz grać tylko w koopie przez sieć, bo oni powiedzieli, że oni zaprojektowali tą grę tak... Co? Że to wiesz, co? Że nie da się podzielić ekranu według nich ale i jedna osoba idzie na przykład do innej części lokacji i to jest tak zrobione, czy że oni powiedział... nie chcieli tak, żeby to wyglądało, żeby to się nagle dzielił ekran. To jest w tym bez stylu. Sensu, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy co do tej gry, bo z reguły jednak te lokacje były takie, że spokojnie można byłoby zmienić pole widzenia. Ale były i takie na luzie by się... cztery sytuacje, gdzie na przykład jedna osoba szła jakby tak za ekran i coś tam robiła, tak? Tak, tak, tylko o to mi chodzi, że ta gra spokojnie mogłaby pozwolić na zwężenie pole widzenia. Czy oni po prostu chcą sprzedać więcej kopii? Tak. Nie, bo to nam... dokładnie, dlatego że kupując Little Nightmares możesz dać koledze tak zwanego friend passa co? I on wtedy gra za darmo, razem z tobą w Little Nightmares. No dobra, to zawsze coś. Więc oni to w ten sposób ale tak rozwiązali. Ale o tym głośno nie mówili, ja też jakby... No nie dziwię się. Czytałem różne też wywiady, przygotowując się na dzisiaj i właśnie... Po co się ten notatek zamiast powiedzieć, co widziałeś? No, bo myślę, że to jest jakby kluczowa informacja, że nie ma koopa kanapowego. Nie, no, koopa rozumiem. Bo ja byłem wręcz przekonany, że on będzie, tak? No, reszta rzeczy to jest te, co widziałem, tak? Premiera w przyszłym roku, 2024, również na Switchu, więc... Nie wiem, mogli nie robić na Switcha. A czy jest chociaż crossplay? Aby tego... Bo to było fajne, bo wtedy wiesz... Takiej informacji chyba można siedzieć obok siebie i tak grać na różnych... Dobra, ale ważne jest myślę też to, że ta gra ogólnie w ogóle nie przypomina aż tak bardzo Little Nightmares 1 i 2. Ale w jakim sensie? Paleta kolorów... Po trailerze raczej... Ma taki klimat, tak? No nie do końca, bo też oni tutaj... Znaczy to jakaś ma być inna lokacja w tym świecie konkretna i tam...
Będzie kilka. Jakby tak. To rodzeństwo się znajduje w lokacji, która się nazywa Krainie Mrocznej Znikąd, z której tak się kończyła też chyba to demo, jak dobrze pamiętam, że oni byli jakby w takim szpitalu, jakimś sierocińcu i oni się nagle budzili, będąc w jakimś innym miejscu. I to będą jakieś różne biomy, nazwijmy to, do których będziemy trafiali, więc niektóre są bardziej kolorowe, tak jak ten właśnie z tą wielką lalką dzieckiem. Już kolorowe to dużo powiedziane, one są po prostu takie skąpane w takim... Ale wiesz, dzień. O to mi chodziło też, że jest inne, bo to takie skąpane w takim świetle, ale takiego zachodu czy czegoś w tym stylu, nie? Taki rdzawy to jest tak. Wszystko. Ogólnie muszę powiedzieć, że to był najnudniejszy pokaz, jaki w życiu widziałem, ten, który widzieliśmy, bo twórcy zdecydowali się pokazać koopową rozgrywkę, taką powolną, cichutką, wiecie jak Little Nightmares działa, nie? Przez jakieś nie tak, 15-20 jak minut. To był długi pokaz i to był powolny pokaz z bardzo drobnym komentarzem. Raz na jakiś czas tam właśnie z prowadzących ktoś się odzywał, że no a teraz ta postać robi to. A teraz ta postać robi to. Bo totalnie, wiecie, no w tych grach nie ma aż dużo takiego feedbacku dźwiękowego i tak dalej. Tutaj chodzi bardziej o ten klimat, nie? Że ty się boisz, że ci zaraz wyskoczy ta lalka i cię złapie. A tego nie dało się za bardzo oddać, kiedy to oglądaliśmy. I co więcej, jedna konkluzja, która może wynikać z tego, co widzieliśmy, jest taka, że ten koop mógł faktycznie zostać dodany trochę na jest nieprzemyślany do końca, bo to nie jest gra typu dwie postaci muszą się skoordynować, żeby zrobić coś lepiej, tylko to jest raczej gra typu jedna postać idzie na jeden koniec mapy i przyciska coś, druga wtedy idzie gdzieś tam na drugi i wciska coś, wiesz o co chodzi, że ten koop to jest taki powierzchowny, tak? Nie współpracujecie, tylko oddzielnie robicie pewne rzeczy, które tylko jedna osoba lub druga może zrobić w danym momencie. I często jest tak, że jedna postać coś szła robić, a druga nie miała co robić. To prawda. Ale tak może inaczej... sobie pójść coś zjeść w tym czasie. Ja czekam. Zobaczymy jak. No, to też znaczy, inne studio jest, tak? Ja w ogóle nie że to studio The Quarry i tak dalej. To... Nie wiem, co teraz sądzę o tym, ale okej, zobaczymy. Nie wiem, czy to pozytywnie, czy negatywnie. Zobaczymy. W horrory robią. Czekaj, Supermassive Games, tak, dobrze myślałem, że to jest to studio odpowiedzialne no za właśnie, to. Właśnie, ja zobaczyłem, że to Supermassive, no dobrze, się dziwiłem, ale w końcu będą mieli ten, w końcu trochę gameplayu zrobią, nie? Tam jakieś skakanie, coś. Tak, więc to jedna rzecz, którą widzieliśmy, więc tak, to okraszone naszym dodatkowym komentarzem. Później był Black Myth Wukong, gra, która jednak istnieje. Grę, w którą udało się zagrać. Istnieje, słyszałem Paweł. Dużo komentarzy od w ogóle deweloperów, grali którzy ludzie. Chodzili specjalnie na halę, żeby zagrać. I podobno jest fajnie, ale faktycznie gra zaliczyła obniżenie, no nazywam to downgrade, ale zupełnie trochę gorzej wygląda niż wygląda na tych ładnie. Wszystkich materiałach wygląda wcześniejszych okay. I że strasznie dziwna jest ta twarz głównego no bo to bohatera, małpa jest. Ale w sensie, że wygląda teraz jak na tych materiałach wyglądała, no tak fajnie, ładnie, interesująco, to tak wygląda mega, mega sztucznie już w takim w prawdziwej rozgrywce. Tak więc, no na pewno to widzieliście, więc... Boka mam piata. Jak wygląda ciekawie, jest właśnie... Ale to trzeba zagrać, nie? Bo to jest taki Souls-like, tylko bardziej trochę dynamiczny niż Soulsy. Zobaczymy, czy więc, jest prawdziwy, nie wierzę. No dobra, nie wygrałem dalej, ale... Ale to nadal, to nie wyjdzie w przyszłym roku znaczy, jeszcze bo pewnie, bo to jeszcze będziemy gadać nieraz. Chyba taki dostęp, taki ten, to w sensie poza Gamescomowy, to dalej tylko IGN. Tylko no, IGN, nie? Tak. No. Tak. No, ale boisz się, że Chińczycy zaczną robić dobre gry i wtedy będzie. Nie problem, no, jak zaczną, to będzie więcej dobrych gier, nie? Już trochę robią. Jakich? O tym też powiemy. Jest jeszcze jedna gra, którą Krzyżacy dobro robią. Coś tam, to co ty grałeś? A to w sumie jest ciekawe, nie mówiłem o tym, ale to powiem może za tydzień. Opowiadałeś w sumie o tym. Opowiadałem tak. O tym, że Slay the Spire takie no. Jakby w ten... Ja nie pamiętam, ja ale... Nie pamiętam, ale to, audycja, ale to za tydzień, za tydzień. Możliwe. To mnie zaskoczyło. Kolejna... Słuchajcie, czy opowiadałem o krzyżakach? Tak, to chińskiej grze krzyżacy. Duża zapowiedź, Killing Floor 3 na nie PC i konsole. Bez premiery. Co? Nie wiem, czy duża, bo no, wiele osób nawet nie zna tej marki. Na pewno zapowiedź. Ale na pewno ja się jaram, bo Killing Floor 2 to jest jeden z fajniejszych co-op shooterów takich, bo tam jest bardzo fajny i przede wszystkim tam jest chyba w ogóle dużo osób, nie tylko 4 osoby w drużynie, z tego co pamiętam, tylko 6. I bardzo fajny system gore jest w tej grze i taki, nie wiem, taki klimacik fajny zawsze był z tymi pieniędzmi, co się tam grabde dosz. To można pominąć, to jak zawsze. Ale a propos tego Killing Floor, byliśmy przekonani tutaj, i Hubert, i ja, i ktoś tam chyba Paweł, byliśmy przekonani, że to Quake jest. Bo ten potwór tak, bardzo tak się zaczynało, tak? Bo oni tam ścinali tak. W ogóle muzyka. Bardzo przypominał te, jak oni się tam nazywają, te potworki właśnie tych kosmitów z Quake'a. No tak, tak, tak. Także tak, no. Pokazali kolejny zjazd gry, która jest MMO, ale trochę wygląda jak Wiedźmin, ale nie.
To no nie właśnie. Sam. To nie sam. Nie? Bo to nie. Twórców tego MMO Black Desert Online, ale tak. To jest Mountain Blade stary. Crimson. Nie, no, to jest Crimson ale... Desert jest grą, w której mam wrażenie, że jest każda możliwa mechanika z gier wideo, jaka istnieje kiedykolwiek, jest w tej grze. Łowienie, zrzucanie ludzi z pojazdów i kradzież jak GTA. Red Dead Redemption 2. Tak, alternatywne wymiary jakieś. Walka, modlitwy, latanie balonami powietrznymi. W ogóle łowienie jest z FPP z jakiegoś powodu. Walka właśnie różnorodna i jakieś tam grappling hooki, latanie, jeżdżenie na koniach. To jest o tyle magia, którą manipulujesz otoczeniem, to jest wszystko. To jest o tyle dla mnie ciekawe, że zawsze na prawie każdym Opening Night Live i innych tych imprezach prawie zawsze jest zwiastun właśnie jakiegoś dodatku do tego Black Desert czy samego Crimson Desert i prawie zawsze to jest tak, że ludzie oglądają i jakie to ładne, a potem się na końcu pokazuje, a to MMO. To jeszcze tam no ale to nie jest MMO. Natomiast no właśnie, to nie jest MMO, więc teraz jestem ciekaw, czy to faktycznie będzie grywalne, czy... No bo wiadomo, że jak tak się dużo napcha tych mechanik, to potem to znaczy... Pod maską właśnie może... Słyszałem w jednym podcaście, że ktoś, kto grał w Black Desert Online, mówił, że te systemy podobne albo w mniejszej formie są już w Black Desert Online. No, tylko znaczy, uproszczone no, jakoś tak, więc myślę, że może to jest, są w stanie zrobić. Czyli to takie singlowe Black Desert. Właśnie. No więc, to singlowe MMO nie brzmi dobrze, to brzmi jak walki, gra BioWare'u z 2014. Ale system walki w Black Desert Online jest bardzo fajny, bo on jest taki jak nie MMO, nie? Więc... Nie wiem, no wygląda ciekawie, ale wygląda jakby ta gra była wszystkim jednocześnie, więc... No ja bym poczekał, aż będzie ta gra i się wtedy zamknął i pograł chwilę, tak. Nie? Fajna no, rzecz, super kolejna dokładnie. Assassin's Creed Mirage, kolejny zwiastun, ale tym razem w wersji premiery? Arabskiej. A tak, to mnie bardzo cieszy, no, to mnie bardzo cieszy, ja na pewno zagram właśnie w wersji arabskiej. I super to brzmi, no bo? To brzmi jak po arabsku. Tak się powinno grać. Tak. Ale w sensie klimatu nadaje tym wszystkim, tak się powinno grać w gry wideo, nie? A nie, masz Assassin's Creed w Paryżu i nie było... Pamiętam francuskiego dubbingu. Nie chyba było Unity. Francuskiego dubbingu. Wydaje mi się, że nie w każdej wersji. Bo ja wiem, że pamiętam, to chyba pierwsza taka gra, że grałem w języku ojczystym. Nie miałeś greckiego w Odyssey, nie? W Assassinie. Nie wiem, w Odyssey czy był? Chyba nie. Ale był na pewno... A nie, grecki chyba był? Chociaż nie wiem. Może. Natomiast był, ja pamiętam, że w Assassinie dwójce to była pierwsza gra, w której sobie zmieniłem język specjalnie nie na angielski lub włoski, tylko na włoski. I się tak świetnie w to grało. No. Tak się robi, tak się robi. I przyspieszona premiera 5 października, bardzo ze względu fajnie. Właśnie na to, że inne gry w tym czasie również wychodzą. Sobie pogramy. Tekken 8. Data premiery 26 stycznia. Tak, czyli na PC i konsolach. Trzy największe bijatyki w historii wychodzą w odległości od siebie. Czerwiec, bliskim. Lipiec, sierpień, wrzesień, 3 miesiące. No. Październik, listopad, grudzień, 3 miesiące. Super. Także szaleństwo. My z Pawłem graliśmy. Mhm. Ja nie umiem grać, ale pokonałem go wiele razy i ja nie umiem grać i on też ale mnie wiele razy pokonał. Graliśmy dopóki nie osiągnąłem przynajmniej jednego punktu, jakby jednej rundy przewagi nad nim. Okay. Bo więc na początku, całkiem długo graliśmy. Bo na samym początku to grałem tak jakbym grał z kimś, kto nigdy nie grał w Tekena, albo nie ten, więc było bardzo łatwo. A później, jak on odkrył najlepszą technikę świata, czyli spamowanie, to po prostu nie mogłem się zebrać do kupy i tak mnie tłukł, że ciężko było. A potem tylko odrabianie strat już z mojej strony. Pamiętałeś, że się blokuje? Tak, ale tu jest w ogóle inne sterowanie. Znaczy mam wrażenie, że jest trochę inne. Ja też nie grałem w Tekena w sumie długo. Ja grałem. W tą serię. Ja grałem dłużej od was, bo grałem w betę. Ale ja mówię ogólnie o, wiesz, znaczy sterowanie jest takie samo. Sterowanie nie zmieniło się czasem teraz. Nie, tylko teraz jest tak, że jak przytrzymujesz L2, to masz uproszczone ciosy. Właśnie tak mi się, o to mi chodzi, że tego nie było chyba wcześniej, nie? Możesz mieć autokombo pod jednym przyciskiem, jakieś tam inne ciosy pod jednym. No tak, trochę... i tutaj na ekranie z automatu były wyświetlane wszystkie te kombinacje. To właśnie znaczy, że jest włączone wtedy. Tak, więc wiem, że momentami Mateusz Fidut po prostu czytał to jak litanie, czyli bam, 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 najpierw to, potem to, potem to. I to jest naprawdę skuteczne. Ale jest skurzające trochę w online. Bo chcesz się nauczyć grać, wiesz, normalnie w Tekena i ktoś ci naparza tym schematem tak. I tak. A trochę... może to jest dobry sposób, chyba że chcesz grać tylko pro. No, ale chcesz się nauczyć grać tak normalnie, nie? Ale, jest... ale fajnie, no duża różnorodność postaci. Raz jeden, raz drugi był zadowolony z gry, więc te momenty idealnie. Też końcowe, gdzie zwalnia czas i mamy po tyle samo życia, więc to było fajne. To nie, to jest mega efekt, no że... No to wraca z siódemki. Przy ostatnim ciosie zwolnione tempo to jest mój ulubiony efekt we wszystkich bijatykach. No i gra zacinała się na ekranie wyboru postaci, ale to podobno nadal jest klasyka. Nadal jest ta okropna muzyka, jak się wybieracie postać? Nie słuchaliśmy już muzyki tutaj. Tak, pograliśmy tak. Już mieliśmy zbyt spocone uszy po Armored Core 6. A muzyka w Armored Core 6 jest świetna, szczególnie w niektórych walkach z bossami.
Call of Duty, Modern Warfare 3, pokazano fragment Call of Duty, kampanii singlowej, która w większości to jest ciemny obraz. To co widzimy w tym gameplayu, to jest więzienie z Werdańska, z Warzone. Oni dosłownie robią misje osadzone w kawałkach mapy z Werdańska. Tak się spieszyli z tą kampanią i to moim zdaniem to na pewno miało być DLC. Bo nie, jeszcze ostatnio prezentowali, nie na Gamescomie, czy tam w sensie dzień później, że niektóre misje w kampanii, to nie, że jakieś dodatkowe, tylko część misji w kampanii to będzie na zasadzie, że spadasz sobie na mapę z Battle Royale i masz jakiś cel, ale wiesz, wow, ale oni tak pięknie sprzedają marketingowo to, że po prostu super immersive, coś tam choose your own style, gameplay, tak, mission, single player, Airborne. A tak naprawdę zrobili po prostu mapkę, z Warzona i masz cel i rób sobie, graj jak chcesz. Ciekawi mnie, ile będzie takich normalnych misji z kampanii, że naprawdę zrobionych od podstaw, nie na mapie z Warzona. Bardzo jestem ciekaw tego. To się będzie ciekawie obserwować. Premiera 10 listopada i co ciekawe również na stare konsole Xbox One i PlayStation 4. Nie wiem, no, bo czy to nie. Dobry pomysł, ale okej. To oni wiedzą lepiej. Z drugiej strony, odkąd pojawiła się ta seria Modern Warfare, tych nowych, to jest przecież seria, gdzie ludzie się zachwycają tym, że mogą powoli iść przez mapę i patrzeć, jak inne postaci coś do siebie gadają, zanim się zacznie rozgrywka, która trwa 2 minuty. Dajcie spokój. Nightingale. W której jest magiczna bariera z Gothica. Fajnie się zapowiadająca gra dla fanów Survivali oczywiście. Widzę. Właśnie jestem oszołomiony, aż zabrakło mi słów. Nawiązanie do Gothica. A tu też otwieramy portale do innych wymiarów i się przenosimy, żeby zdobywać nowe zasoby. Też tak były portale w Gothiku. Ale nie gryliście, to rozumiem, nie widzieliście tego. Nie wiem, czy to w ogóle było dostępne na No to jest halach. Taki survival, tylko wygląda bardzo ładnie i wygląda jakby miał większy budżet niż większość to survivali. To na pewno budka tego, natomiast nie mieliśmy czasu do tego zajrzeć, ale... 22 lutego przyszłego roku, we wczesnym oczywiście dostępnie. Bo to ma być trochę struktura jak w Valheimie, że tam progres bossowie, progres boss. Czy to jest jak ta beznadziejna gierka, którą grałem na Next Festie, gdzie też to nie był taki survival, ale mogłeś się przenosić do różnych epok. Pewnie tak, bo to samo jak mówisz. Zenless Zone Hero, czyli coś Zero. O tak, to trzecia gra gacha od twórców Genshina i Honkai Star Rail. Czyli trzecia gra, będą trzy gry naraz mieć jako usługi ta firma, więc nie, oni już muszą spać na pieniądzach, a co, nie wiem co oni chcą robić z tymi pieniędzmi, ale w każdym razie w tej grze, no bo tak, Genshin to jest walka taka akcji, Honkai to jest turowy system walki, natomiast to Zenless Zone Zero to ma być system walki bardziej slasherowy, taki w Devil May Cry, plus ma to być system przyjaźni, związków, budowania sobie relacji z postaciami jak z Persony. Więc oni są tacy sprytni w tej firmie, bo pod każdą grupę docelową fanów anime robią jakąś grę. To jest niesamowite moim zdaniem, co oni tutaj wyczyniają. Nie wiem, czy zagram, ale jakby podziwiam. Mateusz Zanowicz zachwyca się bezdusznymi kapitalistycznymi podziwiam klubami. Ich, naprawdę, podziwiam. Nie, wydaje mi się, że będzie to popularna gra. Ja w ogóle, mnie to w ogóle nie przeraża, bo to w sumie nie ja, ale jak niektórzy opowiadają wprost, ile wydają hajsu w tych grach, to jest masakryczne. No. No bo to jest gacza, nie? Czyli to jest. Majstersztyk. No tak, bo to jest. Bo jak ktoś nie wie, to nie jest tak, że macie mikropłatności jak w innych grach, tylko kupujecie sobie na przykład kapsułę, z której jest szansa, że coś tam wam wypadnie, nie? Ale nie wiadomo co wypadnie i no, i ładujecie hajs w gierkę, żeby... No. Tak. Czyli w sumie mikrotransakcje takie jak wtedy, jak u nas były lootboxy, jeszcze lootboxy. Tylko takie fajniejsze. Fajniejsze mówisz? Takie fajniejsze dla wydawców. No właśnie, bo chyba lootboxy większa szansa była, że coś tam, jakieś gwarancje. Tak, no. Te sprawy. No i następna gra, którą grałem i do dzisiaj w ogóle było embargo i dopiero dzisiaj mogę powiedzieć. A to Sonic Superstars. Dziwne, bo oni co roku wypuszczają jakiegoś Sonica, na którym nadają embargo, ale okay, to podobno jest po to, żeby ludzie, którzy zagrali na Gamescomie, poczuli się te 2 dni wyjątkowi, zanim wszyscy powiedzą o tym. Stop. Czy ty grasz w Sonici w ogóle? Czy nie? Sporadycznie. Nie gram tak, że jestem fanem i siadam i tak dalej. Ja mogę zgadywać, ale po tym, co mi powiedziałeś zaraz, jak w to zagrałeś, to sądzę, że nie grasz za dużo w Soniki. No. Ja mam problem z Sonikiem duży. Ja się do tego przyznam. Zawsze chciałem się wkręcić w tę serię, ale spróbowałem zagrać w Sonic Manię, czyli to jest ta część, którą gracze wychwalali, że to jest prawdziwy Sonic, fantastycznie. I to jest jedyna gra niewiarowa, która sprawiła, że było mi niedobrze. Autentycznie się źle czułem po tym i moje coś było nie tak, nie mogłem grać. I już ci potwierdzam, że jakby Sonic na tyle jest szybki w tym Superstarze, że jeśli grasz na tą szybkość i żeby mieć flow, to ja przez te pierwsze 10 minut miałem problem właśnie z tym, żeby się skupić, bo coś mi się aż w oczach robiło. Okay. I musisz konkretnie patrzeć na postać samego Sonica i trochę olewać, co się dzieje dookoła,
żeby po prostu nadążyć i żeby twoje właśnie oczy po prostu się mega nie męczyły. Ja mam zawsze problem, bo ja nie wiem, to jak się w to gra? Czy to, że jak najszybciej, czy że zbierasz wszystko? Jakby, no chyba możesz tak i tak, tak naprawdę. Muszę spróbować jakichś trójwymiarowych Soników, bo one to tak nie są. To jest też szybciej. Pierwszy chyba Sonic w historii, który będzie miał tryb koopowy. Ja niestety nie wylosowałem stacji, w której mogłem zagrać z kimś, okay. Więc grałem singlowo, ale za to miałem cztery różne biomy. Czy to będzie taki szybki jeszcze koop? Tam bardziej chodzi nie o to bieganie w jedną stronę, tylko jakby z czego to widziałem, jakby oni byli w jednym miejscu i rozwiązywali jakieś rzeczy. Okay. Skakali bardziej do góry niż na boki i tak dalej. Ja tutaj ograłem kilka tych lokacji, które były przygotowane dla kampanii dla pojedynczego gracza, chociaż niektóre z tych poziomów są również dostępne w koopie, więc tak, możesz, jeśli o to pytasz, możesz biegać. No tak, bo w koopie taki zwykły koop to bycha też w tej poprzedniej. No? I to jest fajne, jakby jest na przykład jakaś lokacja, która jest cała taka cybernetyczna, w której nagle Sonic nie wygląda jak Sonic, tylko jest taki z takich kafelków zbudowany i masz taką muzykę technobitową. Fajnie to wygląda, do tego masz takie lasery, dzięki którym możesz się odbijać, gdzieś skakiwać i tak dalej. Dalej. Całkiem fajnie jest to przemyślane. Walki z bossem na koniec każdej jakby, bo jak masz lokację, to masz najpierw pierwszy koniec gry, a później drugi koniec gry, tak? Zawsze na pół jest to dzielone, przynajmniej w tym demie, co było. I masz właśnie walki z bossami, które nie są wyzwaniem w sensie takim, że musisz jak najwięcej komuś zabrać, tylko zawsze jest jakiś sposób na pokonanie bossa i bardziej wyzwaniem jest to, żeby znaleźć ten sposób, bo no nie zawsze jest jakby tak jest, taki prosty i podany na tacy. Właśnie zobaczyłem, że data premiery 17 października, tak. 3 dni później wychodzi nowy Super Mario. No, żegnaj Sonic. Ale fajna rzecz też tutaj jest coś takiego, że zbiera się takie szmaragdy chaosu i no się śmiejesz, ale brzmi fajna poważnie. Też jakby nie wiem czy do czy końca jest ten, nowa. Czy to będzie ten Black Sonic, jak on tam się nazywa? No bo chaos tak brzmi, jak był on. Jak on się nazywa? Ale to możesz tworzyć kopię bohatera, tak? To są już znane artefakty w serii. Shadow. No wiem. Czyli możesz tworzyć kopię bohatera, możesz na przykład zmienić postać, albo w sensie zmienić formę, jakąś przeszkody, która jest obok ciebie. Mhm. Możesz też na przykład płynąć w górę wodospadów i jakby przechodzić jakby za planszę. Tak więc masz takie ciekawe rzeczy, gdzie jednym tym przyciskiem jakby sobie urozmaicasz tą całą rozgrywkę. Grało się spoko, ale ja oczywiście nie powiem, że to jest warto czekać, no bo to nie jest coś fanem. Niesamowitego. Nie jestem fanem, ale nie było na pewno tak, że czułem się jakoś rozczarowany tym wszystkim, więc w sumie... Ale to Sonic, więc panowie, chodźmy dalej. Dla osób lubiących Sonica to okejka. Druga gra, która została zapowiedziana... Czy chcę w to zagrać? To już trzecia chyba według waszego, druga gra, która została zapowiedziana. Tak, która została zapowiedziana i w którą nawet grałem. Expeditions a Mad Runner Game. Sequel Fabularny sequel SnowRunnera. Tak, albo Mad Runnera, tak. I to jest gra od Saber Interactive. I to będzie, niektórzy myślą, że to wow, o Jezu, to będzie jakieś skomplikowane i tak dalej. Jednak twórcy mi wprost mówili, dla mnie to my chcemy podejść do casuali, do niedzielnych graczy jak najbardziej. Dla mnie to po zwiastunie wyglądało jak po prostu mniej skomplikowany SnowRunner. Tak, bo przede wszystkim się poruszamy tymi mniejszymi pojazdami tam, a ciężkie tylko do konkretnych jakby misji używamy lub też gdy na przykład... jakąś rzecz odnajdziemy i musimy ją na przykład dowieźć. Ale dziwnie się struje myszką, jak tak siedzisz pod kątem i jeszcze lewą ręką. Jest to gra oczywiście z kampanią taką fabularną, gdzie mamy różne te jakby miejsca, które możemy odwiedzić, między innymi jedna z krain. I to jest otwarty świat? To są Karpaty w ogóle, więc tak, to jest taki otwarty świat, w sensie masz lokację, do której wchodzisz i masz zestaw misji. A czym są misji właśnie? Badawczych, w których musisz na przykład odnaleźć jakąś rzecz, tak, masz znak zapytania i tam są jakieś albo ciekawostki, albo sprawdzasz echo sondą, stawiając takie pale. Czyli i tu sprawdzając, są jakieś faktyczne tak, cele, bo... I sprawdzając na przykład, czy coś jest pod ziemią, co trzeba wyciągnąć, tak. Okay, bo w SnowRunnerze, Paweł, bo pytasz, po prostu dostarczasz ładunki.
Okej. Tak, ale tutaj są normalne misje, tak? I oprócz tych Echo Sond to mamy na przykład kotwico wciągarki i oczywiście mamy określony tam inwentarz, czyli tylko mamy 3-4 miejsca, jeśli mamy mały samochód, żeby to zabrać. Budujemy też bazę. W bazie możemy zatrudnić też specjalistów, którzy dają nam boosty do tego, że łatwiej nam będzie jakieś rzeczy robić, na przykład mechaników, badaczy i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście kosztuje pieniądze, więc musimy zarabiać te pieniądze. Premiera w przyszłym roku, nie ma dokładnej daty. Czekam. No ale ogólnie to jest to wszystko, co było znane w SnowRunnerach i tak dalej, czyli opuszczamy ciśnienie powietrza w oponach, blokujemy dyferencja. Często na błocie się jeździ, i tak dalej, ciężko i tak dalej, ale jest fajnie, bo mamy ten właśnie taki otwartą tą lokację, możemy pojechać gdzie chcemy, ale też musimy właśnie pamiętać o tym, że gramy jednak taki trochę symulator tego wszystkiego. Więc mi się bardzo podoba. Ja czekam. Mi się SnowRunner spodobał, to mnie w ogóle zaskoczyło, że taka gra mi się spodobała, chociaż właśnie była frustrująca czasami. Zobaczyliśmy Cyberpunka, ale o tym chyba porozmawiamy, bo to duża rzecz na audycji. Nie zdążymy o wszystkim porozmawiać. To dodatek, więc sobie opowiedz tutaj już. Ja grałem wersję na Xboxie i niestety muszę powiedzieć, że to oczywiście był dev kit xboxowy, ale widać, że od premiery gry, poczekaj, w 2020. 3 lata temu wyszedł Cyberpunk, tak, Jezu. I widać to po tej grze. Ona no nie wygląda fajnie na Xboxie, naprawdę. To jest dev kit, więc on ma Series bebe. X? Series X, tak? I wyglądało to tak średnio na jeża, bym powiedział. Uczestniczyłem w misji, w której byłem w tym Dogtown. Dogtown ogólnie wygląda jak wielki porzucony plac budowy i na dole jest dużo śmieci, a na górze jest dużo rozwalonych, często niedokończonych budynków. Też większość z tej misji polegała na tym, że trochę czułem się jak w Mirror's Edge, że biegałem i skakałem po... Wspinałem się na jakieś półki, przeskakiwałem, musiałem iść po wąskiej jakiejś, nie wiem, wystającym kawałku metalu i przeskoczyć. Zakładam, gdzieś dalej. Że to tylko był jeden z sposobów dotarcia gdzieś tam, czy? Jakby. Nie wiem, no bo też demo pewnie nie miałeś czasu, żeby tam. To było tak poprowadzone, że raczej musiałem tą wyznaczoną ścieżką to zrobić. Później oczywiście wsiadałem do samochodu, no była ta mechanika jakby strzelania też jako kierowcy, bo to jest nowość, tak, że możesz... I jak to wygodne jest? Co to w ogóle niepotrzebne i zbędne? Nie, fajne i tego brakowało szczególnie w podstawowej wersji gry. Później oczywiście dotarłem już do tej głównej misji, okazało się, że samolot z panią prezydent spadł i się rozbił. No tak, ale to mniejsza fabuła, bardziej gameplayowo czy coś nowego takiego, co ci... tak, wiesz, że grałeś sobie w demko i tak wow, to fajna nowość na gameplayowo. Nie miałem czegoś takiego zupełnie, że stwierdził, ej, to chyba nie było, czuję się jakiś... Co ja mam tutaj robić? Mogłem zupełnie grać w to demo tak, jakbym grał w Cyberpunka, nie wiedząc o tych wszystkich nowościach. Ale oczywiście też będziemy mieli tam przede wszystkim nowe bronie, nowe pojazdy, no nowe umiejętności, ten relik. Fajna rzecz, co tylko widziałem, że jest, bo niektórzy robili, że masz takiego relika, w którym trochę jak Gears of War, tak? Masz taką piłę i możesz uciąć głowę. No tak, to widziałem na zestunie. Więc to było całkiem fajne. Ja czekam bez większego hype'u, ale czekam, bo chętnie wrócę. 26 września. Mortal Kombat, whatever, pokazano nowy zwiastun. Już było milion zwiastunów Mortal Kombat 1, więc fajnie wygląda. Ara History Untold, widziałem, że siedzieliście na tronie. To jest cywilizacja? Ja grałem ponad godzinę chyba, więc całkiem sporo, razem z deweloperem. W ogóle strasznie dużo deweloperów wokół mnie siedziało i się czułem trochę niezręcznie grając tę grę, dlatego że nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o gry, strategię 4DX, tak? Ale może 4X. 4X. Tak. 4X, 4DX to jest cinema. Tak, tak jest. Strategia taka, że siedzisz w fotelu, wiesz, i... Fajnym bossem. Po pierwsze, na początku wybieramy sobie lidera. Możemy sobie na przykład wybrać George'a Washingtona, który ma jakieś cechy, na przykład cechę dyscypliny i perswazji, która nam daje jakieś boosty do sprawowania panowania nad naszą tą krainą, nazwijmy to. Okay. Zaczynamy oczywiście na początku historii jakby ludzkości, czyli w sensie w takim wieku, gdzie tam jakieś ginane chatki i tak dalej, i tak dalej. Mamy drzewko jakby technologiczne, które w ogóle co turę jakby losują się
konkretne presety, których musimy się nauczyć. Czyli na przykład, jeśli nie wybierzemy teraz tego, to w następnej turze tego do wyuczenia się może nie być, tak? Tej konkretnej rzeczy, na przykład umiejętności budowania browaru, tak? Żeby postawić browar w naszej społeczności. Tak więc to jest ciekawe. Przede wszystkim to też jest ciekawe, że to jest symultaniczna strategia 4X. Czyli jakby wszyscy podejmują na raz decyzję i klikamy koniec tury i dopiero to się wszystko wykonuje, tak? Okay. Więc to działa w ten sposób. Nie widziałem na przykład, jak działa sama walka, tak? Bo też jest to ciekawe. To było pokazywane zresztą na Gamescomie w tym zwiastunie, ale... O, oni robili Ashes of Singularity. Tak. Ale w płaczach była nawet niezła strategia. Ale ja jakby dali mi zagrać od jakby samego początku do ery brązu przeszedłem, później gdzieś jeszcze kolejną erę i tak naprawdę już po godzinie musiałem zakończyć. No to jest strategia, tak? Jedna rzecz, która mi się podobała, bo widziałem zwiastunie, że miasta są potem takie fajne i duże i że... Tak. Cities. I możesz... No właśnie. Tak, bo tu jest dużo takich elementów, w sensie możesz postawić jakąś taką ikoniczną rzecz, na przykład Koloseum czy coś. I nikt więcej w tej rozgrywce nie może tego nie, ale nie, to daje ci wskaźniki, że na przykład atrakcyjność terenów obniża się i tak dalej, i tak dalej. To w każdej takiej grze. Jak premier... City Skylines bardziej. Ale bardziej jak w Cywilizacji. To jest w Cywilizacji dosłownie jakby, bo to jest premier mechanika, wiesz, że te największe cuda możesz sobie blokować i tylko ty to masz, nie? I pod strategią. Tak, ale to w sensie, jest fajnie. City Skylines. Przypomnijcie mi, że w październiku jeszcze wychodzi City Skylines 2. Znaczy ładniej wygląda na pewno ten. Dużo, i bo twórcy też podkreślali, że skupiali się na tym, żeby super to wyglądało, jak przybliżysz i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko z ciekawostek doszedłem do etapu, kiedy miałem sąsiadkę, która była wkurzająca i powiedziała mi, żebym dawał jej towary, a ja powiedziałem: nie będziesz mieć towarów, zamykam granicę, i zbudowałem mur. W sensie taki polityczny. Myślałem, że naprawdę. Ale nikt się mnie nie czepiał i przejmowałem kolejne tereny. Ale grałeś z innymi dziennikarzami, czy grałeś sam? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to działało. W sensie grałem sam, ale były różne sesje, wiesz? Chyba był jakiś serwer otwarty. Myślę, że nie sprawiali mi sobie dodatkowych problemów ewentualnych z grą online dziennikarzy jeszcze. Mniejsza o to. Zwiastun na Alan Wake 2 pokazano nowy. Alan Wake został opóźniony do 27 października. Też ze względu na to, że wychodzą inne gry w tym samym super czasie. Wygląda świetnie, tego oczekuję po Alan Wake'u. Bardzo mi się podoba to mieszanie aktorskich rzeczy z gameplayem. Ale to jest ciekawy wybór, żeby mieć taką grę na zamknięcie dużego show, w sensie... No, nie było żadnej bomby, nie? No na tym show, to prawda, ale jaram się strasznie tym Alan Wake'em. Tyle jest odniesień do wszystkiego w tej grze. Jak graliście szczególnie w Control, to mój brud na myszce, sorry. Kontynuuj. To wygląda jak... Białe, jakoś nie wiem, białe. W ogóle ja to jakiegoś pecha mam, bo większość... Nie, chodzi o to, że jest dużo odniesień właśnie... Ciekaw jestem, jaki będzie odbiór tej gry, jeżeli ktoś nie grał w Control i w dodatek do Control o Alanie Wake'u szczególnie. Bo to jest łączone, to nie jest tylko takie łączone w uniwersum, że mamy easter eggi tutaj, że to niby jest to samo, tylko to jest faktycznie widać, że no... Ten sam świat. To jest naprawdę wszystko jakby, no więc to mnie bardzo ciekawi, nie mogę się doczekać. Ja w ogóle muszę wrócić do Controli, przejść to DLC i skończyć to. Szczerze mówiąc, chyba też zainstaluję na moment, tylko żeby zobaczyć, jak mi działa na nowym kompie, bo to taka gra, która mi jednak klatkowała. Z ray tracingiem pełnym i tak dalej. Dobra, chowam te notatki, dlatego że większość rzeczy, znaczy cała reszta będzie na audycji. Teraz możemy tylko powiedzieć, że... Poza Starfieldem, teraz zróbmy ten Starfield. A nie chcesz powiedzieć na audycji o tym? Ja bym powiedział. I tak macie mnóstwo rzeczy na audycji. Bo ogólnie tak się złożyło zupełnie pachowo, że na Opening Night Live nie było praktycznie nic, jak zresztą usłyszeli tutaj nasi słuchacze, co ja grałem. Prawie wszystko grał Mateusz. Dlatego na audycję znowu zapraszamy. Tak. No to nie wiem, no może... No ale Starfield, dobrze, powiedzmy o Starfieldzie. Widzieliśmy tak naprawdę, mówili, że tam 15 minut, 20 minut pierwszych z rozgrywki. Dobra, poczekajcie, to ja będę moderował. Był Todd, super. Był Todd i to był jego pierwszy Gamescom. Byliśmy pierwszymi osobami, które go widziały na pierwszym Gamescomie, bo to był pierwszy pokaz tego dnia. Ja widziałem fajny filmik na Gamescomie, że Phil Spencer i Todd Howard poszli grać w Stalkera do tych devów i tam się jarali ci deweloperzy. No, Jezus Maria, to... No ale w każdym razie, czyli tak, co pokazywano, ile minut?
gameplayu pokazywano? Ale to, chcecie podzielmy. Koło 10. 10 minut elementów, w którym jesteśmy w kopalni. Okay. Te takie scenki pokazywali też na Open Ignite. Znaczy, może ja wytłumaczę, bo ja wiem mniej więcej, jak to ma się do takiego typowego tytułu Bethesdy. Czy pokazywano początek pokazywano gry? Pokazywano ten taki typowy początek Bethesdowy, gdzie to jest tutorial, wiesz, połączony tak, z no to nudne, no to... zamkniętą lokacją, który każda osoba, która będzie grała w tą grę po premierze, usunie to modem. Bo to pierwsze mody, które powstają do tych gier, no tak, to usuwanie tego wstępu, który nic absolutnie nie daje. A jak jest w ogóle? Razem wstęp będzie taki, że jesteśmy górnikiem w kopalni. Przy czym w przeciwieństwie do Fallouta 4, co mnie ucieszyło, to nie jest nasz background ustawiony z góry, tylko to jest na zasadzie, to jest nasz pierwszy dzień w pracy, z jakich powodów tu jesteśmy. I w zależności od tego, jaki wybierzemy sobie nasz background taki oficjalny, to postacie inaczej mogą zareagować, że hoj, nie spodziewałbym się kogoś z twoim wykształceniem tutaj, nie? Czy coś takiego. Więc to raczej sami będziemy mogli sobie dopowiedzieć, dlaczego nasza postać tam jest. Wybory mają znaczenie z gra roku. Mam nadzieję, że tak będzie. Więc to działa tak, że najpierw wybieramy pochodzenie, a później wybieramy trzy chyba albo cztery cechy. Trzy traity maksymalnie, ale oczywiście można zera. Możesz się nie łączyć, ale no możemy nawet ten tworzyć system takie bezsensowne. Był pokazywany, no. Ogólnie oni pokazywali to samo, co już pokazywali wcześniej na pokazach czy na zwiastunach, tylko różnica jest taka, że tutaj na przykład jeżeli pokazywali jakąś walkę, to była ta sama walka, co widzieliśmy wcześniej, tylko inaczej, jakby inny gameplay, okay. Ktoś inny no to rozbiegł. W takim razie, czy było coś, co wam się bardzo spodobało w tym gameplayu? Albo nie. Tak bardzo słabe. Nie. W sensie tak. Czyli Bethesda. Ten cały początek konkretny, nie tak, do momentu, kiedy wyszliśmy z tej kopalni, był bardzo taki cinematic, tak? Że no wiadomo. Do usprawnione animacje, tak super fajnie, że idziemy, a później nagle wychodzimy z tej kopalni i widać nagle, o, to już mamy te tańsze animacje, tak? Gdzie nasza postać przed nami, NPC idzie po prostu znaczy, tak. Znaczy, no, normalne animacje growe, bo niemożliwe, że animacje twojej postaci były inne w prologu, a inne nie mojej postaci, tylko naszych towarzyszy. A, no teraz Mateusz mówi chyba bardziej o cutscenkach, nie? Że w tych cutscenkach, bo tam jest zawsze tak, że troszeczkę są specjalne animacje dla niektórych cutscenek. Jak postać podnosi co jakiś przedmiot, czy coś takiego. W sensie sam początek jest tak dopieszczony ładnie, żeby zrobić no wow. Jak to, jak już to, no, jest jak Bethesdy, bardzo... Nie? Jakiś suchy żart był o bananach. Tak samo kończysz Skyrima. Kończysz prolog Skyrima, gdzie się tam dzieje, dużo ludzi robią rzeczy, ten NPC i tak dalej. Potem wychodzisz i spotykasz NPC-a, który stoi jak kołek, coś tam. Tak, trochę tak. To jest ten standardowy wstęp, przy czym no tutaj... Później była walka ta, na powierzchni, która też była już pokazywana, tylko takie fragmenty małe, a następnie wsiadaliśmy do swojego pojazdu i lecieliśmy w kosmos, tak, jak w One Way Sky standard. I tam strzelaliśmy. Ja myślę, to że wszystko. To bardziej jakby coś, czego może nie widziałem we wcześniejszych zwiastunach, a wiem, że tam było pokazywane, to tak, to jest jakby fabuła. Okay. Bo wydaje mi się, że Starfield mi się to podoba, fabularnie... że mało pokazywali w sumie. No tak, no to nie będzie jakiś wielka ta, jeżeli powiem, że fabularnie to będzie chyba przypominało Mass Effecta pod pewnymi względami. To znaczy, nasza postać znajduje artefakt, dotyka go, ma wizję, lecimy. Okay. Tylko w tym świecie jakby, to było w zwiastunach, po prostu nie zwracałem na to uwagi, dopiero jak zobaczyłem zwiastun po pokazie, to ten jest, dołączamy do organizacji Konstelacja, która jakby składa się z ludzi, którzy widzieli też tą wizję i jakby też chcą szukać czegoś, także no podejrzewam, że to będzie taki nasz kick-off moment, tak, żebyśmy lecieli, ale no nie było tam nic, ale było jedno zaskoczenie. Tak. Na koniec, bo Starfield nie zaskoczył w ogóle tym pokazem. Czekaliśmy na ten pokaz dłużej niż pół godziny. Niż tego gameplayu tam było, nie? Okay. Jakby. Ale później to odpowiedział, że ma dla nas coś jeszcze. Coś, co nie zostanie pokazane w internecie. Co? Zapomniałem już zupełnie o tym. No właśnie, zobaczyliśmy zwiastun Kanapki? Fallouta serialu. A, to! Tak. Okay. Ale no i powiem teaser, ci tak. Tak na prime. No. To był ogólnie zbitek pojedynczych scen, takich wiesz, że tutaj przez pół sekundy widzisz czterech kolesi w pancerzach wspomaganych. Sprawdzam, kto to pisze, tylko ty mów. Tutaj Christopher Nolan. Scenariusz? Tak. Tak. Razem z Lizą Joy. W sensie, oni są showrunnerami. To są... nie Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Jonathan Nolan to jest ten, co ogólnie pisze Christopherowi Nolanowi filmy z reguły. Na przykład Interstellar. Właśnie od tego to jakby przeszedł, że no, Starfield zainspirowany jest Interstellarem, a to pisał... No i to ogólnie są twórcy dla naszych słuchaczy na przykład Westworldu wspólnie. No i tutaj pokazali właśnie takie pojedyncze przebitki, ale ostrzegali, że to nie jest jeszcze finalny produkt i wiesz, że to będzie... I matko, jak to źle wygląda, jakby gra... W sensie, jest pierwsze ujęcie, to jest baza wojskowa z vertibirdami, to są te takie... Transportowe... Tak, śmigłowce z Fallouta.
i to wygląda jak taka animacja, jak w amatorskiej animacji na YouTubie są z Warhammera 40 000. Taka fanowska. A niektóre są bardzo fajne, więc... To, ale to tak źle wyglądało. Ale to jak, będzie na, takie... jak na budżet, wiesz, serialowy ten. Ale Command ja rozumiem, nieskończone CGI, nie? Ja to rozumiem. Wszystko poszło na Lord of the Rings. Ale później zbliżenia były i... No idą w tą taką cosplayowość, bym powiedział, bo Gula pokazali z bliska. Ewolwerowca Gula, który na zachodnim wybrzeżu się strzela w jakimś miasteczku na odludziu. Setting mi się podoba przynajmniej, że z zachodnie. Właśnie, ja bym wolał, żeby się już nie rzepiali. Tak? On będzie główną postacią. Możliwe, że to World wydaje mi się, że go gra Ryan Reynolds. Co ty gadasz? Niego tam nie ma w ogóle. Jest mi się tak wydaje. Walton Goggins. Ja ci mówiłem od razu. Z wyglądu ty mówisz. No już tak, potwierdzili. Okay. To Walton Goggins? Potwierdzili? Chyba tak. Okej, okay, bo wydawało mi się, że to Walton Goggins. No ale w każdym razie, bo panowie, mamy jeszcze 19 minut. Tak, Fallout wygląda tanio. Może będzie lepiej, bo poprawią CGI. Tak? No tak, ale jakby jestem zdegustowany tym, że tam siedzimy. Tam pełno profesjonalistów, nie? Ludzi, którzy przyszli tam, jasne, mogą się czymś ucieszyć i tak dalej, co zobaczą, ale chodzi o to, żeby przekazać wam, słuchacze, jakąś prawdę, tak? Wy tu myśleliście, że zobaczycie jakiś super gameplay nowy ze Starfielda? Nie, nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że tam poważnie sobie siedzą ludzie, potem pojawiają się pancerze wspomagane na ekranie przez pół sekundy, a pół sali otwiera gębę i robi ja myślałem, że tam ktoś się oświadczy zaraz Todowi. Jezus. To co nie było 4-sekundowe ujęcie pancerzy wspomaganych? Ale czy to nie jest współczesny Fallout, marka Fallout? Tak, tak. Pancerz wspomagany, jej. Tak. Wow, Deathclaw, wow. Ale to ujęcie było, co jest ten... Wiecie, jak to tam jakaś kobieta właśnie wychodzi z tego, jak to się nazywa, z krypty. No ogólnie powiem ci, tak wygląda, jest taki fanowski serial, Nuka Break czy jakoś tak. To wygląda jak trochę, wiesz, z wyższym budżetem, ale coś podobnego. I ja wierzę, że to oczywiście ostatecznie będzie wyglądało dużo lepiej. I dla mnie liczy się przede wszystkim, żeby była ciekawa, zabawna historia. Bardzo militarystycznie wyglądały niektóre z tych rzeczy, jakby duży nacisk na militaria był pokazany, takie wiesz, na bazy wojskowe, na żołnierzy, a troszkę mi tego nie powinno chyba tyle aż być, ale dobra, zobaczymy. To było zaskoczenie, ale teraz przejdziemy do komentarzy. 10 komentarzy na Spotify'u? Jezu. Tak jest. Pytanie odcinka brzmiało, czy czekacie na Skull & Bones i czy uważacie, że gra opierająca się na systemie bitew morskich z Black Flaga ma sens w tym roku, 2023, luksus 007, czołem plusiaki, development tej gry gra trwa zbyt długo, plus ciągłe info o zmianach, przebudowanie nie wróży, że mają dobry grywalny pomysł. To będzie dobry produkt do abonamentów jak Rainbow Six Extraction. Wow, czy ktoś pamięta Rainbow Six Extraction? To no właśnie, coś. Może być podobnie. Tak, Mr. Dude pisze, gra o walkach żeglowców to coś, na co warto czekać, bo ciężko powiedzieć, żeby rynek był zapchany takimi tytułami. Tylko ciężko powiedzieć, że tyle lat produkcji plus mechaniki od Ubi miałyby dać dobrą grę. Szpakson. Jak dla mnie brzmi nudno na maksa, jedyne na co od nich czekam to te nowe Star Warsy. Testowaliście ten nowy RDR na PlayStation 4. Wygląda lepiej niż na Xbox Series X w 4K. Pozdro, gramy na Maxa Plus. Widziałem nie. Porównania i wygląda w ogóle gorzej ta gra na PlayStation. Nie wiem, nie mam ochoty. Ciekawe. Marcin Glasik. Myślę, że ta gra teraz nie ma sensu. Moim zdaniem będzie posiadała przestarzałe mechaniki. No tak, ludzie na przykład, bo tak, wszyscy ludzie, jak słyszałem opinie z amerykańskich streamerów, którym ludzie opłacali, bo Ubisoft płacił streamerom, żeby grali, sponsorowany stream, i potem słucham takiego kolesia i mówi, że no to jest taki średniak, wszystko jest to po prostu maksymalnie po prostu okej, okay. Nie ma nawet abordażu, tylko cały czas jak walka wygląda zawsze tak samo, że po prostu musisz zbić pasek zdrowia statku, podpływasz, wciskasz przycisk, abordaż, zawsze ta sama kasynka abordażu, potem koniec, i że ta gra jest taka po prostu, że no... Okej. Okay. A ty nie grałeś? Nie, ja nie grałem. Teraz. Tam nie. Zapisałem się do beta, ale się nie udało, ale teraz nie żałuję, że i tak mnie nie miał czasu. Lion Rock. Hej, grałem w jedną betę Skull & Bones na Xboxie Series S i powiem, że nie spodziewałem się wiele po tym tytule, ale miło się zaskoczyłem. Głównie modelem walki, samym pływaniem. Gra ma szansę, ale musi wyjść. No, a jednak, to przede wszystkim. Tak, jeszcze drugi problem jest taki, że to będzie gra wyceniona na pełną cenę gier. Jeszcze zobaczymy. Chyba, że dadzą niższą cenę, ale nie sądzę. Artur Nowik. Nie czekam, ta gra już jest martwa. Zawsze gadacie, że fanboye PlayStation są źli i nabijacie się z nich, ale sami zachowujecie się jak fanboye Xboxa? Po co? Nie wiem, o co chodzi. Ty? Już nawet... To ty? Nie z Patrykiem? Teraz mnie nie ale, było? Ale nie, nie było? Nie, no typowe. Co my gadaliśmy o Xboxie? Daj. Nie umiem wciskać myszki. Że afera Starfieldowa, że broniłem Starfielda trochę? A, tak. O to chodzi, odpisz, bo jestem bardzo ciekaw.
Jak zawsze jestem ciekaw, jak mnie wyzywają fanboje jednej platformy albo drugiej. Ale może on nie jest. Może ty jesteś fanbojem. Piotrek napisał. Zastanowiłeś się gdzieś nad tym? Nie, zawsze się zastanawiam, bo mnie wyzywali już od fanbojów PlayStation, od fanbojów Nintendo czy kiedyś. Tak, zawsze tak mówisz. A co? Kto cię wyzywał od PlayStation? Twoje alt konto? Czy mogę kontynuować? Nie wiem. Piotrek napisał, nie podobał mi się Black Flag na Skull & Bones, nie czekam i gier Ubisoftu na ten moment nie kupuję, bo za dużo miałem rozczarowań. Komentarz głównie dla zasięgu. Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam Piotr, pozdrawiamy my. Kermit71. Nie czekam na ten paździerz, a komentarz z ostatniego odcinka dotyczył tamtego pokazu, a nie waszego podcastu. Ten jest zawsze tak samo jak braterskie, gramy na maksa. No i dziękuję. SOTJ, nie ma sensu, Black Flag dalej jest świetny, zwłaszcza na Switchu, lepszy byłby jego sequel. To prawda. Ishimi, ani trochę, Beyond Good and Evil 2 to bym sobie przytulił. Oj, Beyond Good and Evil 2 chyba nie wyjdzie, nie wiem. Możemy, ale chyba widziałem taki materiał o Beyond Good and Evil 2, dlaczego nie wyjdzie, chyba na kanale M. Zdanowicz coś takiego było? Nie wiem, ale to może zajrzeć w wolnej chwili. Oj, dużo komentarzy, ale popatrz, na przykład N. Zdanowicz przyjmuje podcast Polska Górą. Gdzie? Tutaj, stary dziadzio. Albo Rafał Pogo, czepiacie się z Skull & Bones, a za długo robią tę grę, a Diablo 3 robili 12 lat, a Diablo 4 lat 11. Czekaliśmy tyle lat na Diablo 4, robili chyba trochę krócej, i ale... Immortals Phoenix Rising wydawało się spoko, ale po pierwszej krainie się zbudziłem. Czyli pewnie znudził. To było pytanie... Chyba, że spał faktycznie. O... Się zbudził po pierwszej krainie. Tsushima, ale to nie ma Patryka. Czekaj, na jakim poziomie zacząć grę w Tsushima? To ja mogę odpowiedzieć. Najlepiej zacząć, bo Patryk Gerszy, on jest hardcorem koksem. Jak grasz pierwszy raz w Tsushima, to na hardzie polecam spróbować. Jak lubisz wyzwanie. Jak chcesz po prostu przejść i żeby nie było za łatwo, to normal jest spoko. Dziękuję. Kato Galen napisał, Mateuszu pierwszy, chciałem pochwalić, żeby Mateusz nie myślał, że jak go nie ma, to nie, nam się nie podoba. No mam nadzieję, że się podoba wam, jak mnie nie ma. Łukasz Rejk napisał, szanowny panie Mateusz F, koledzy zrobili naprawdę tak, żeby... kawał świetnej roboty, proszę pochwalić. Pochwalam. Kawał świetnej roboty, ale za to jest też pecetowiec, który pisze, że się nie znam, nie gram w gry i w ogóle gadam głupoty. No. Może tak być. Ale na pewno dzisiaj nie gadałem głupot, bo te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, naprawdę ograłem i zobaczyłem i są na to dowody. Jedno nie wyklucza drugiego, nie? I są na to dowody, tak? Proszę nie szkalować Mateusza. MS443, M. Zdanowicz, myślę, że dostałbyś reprymendę od Grzyba za stwierdzenie, że Krzyżak w 360 był lepszy niż Vic Vloxan i bardziej nadawał się do bijatyk, a ta mała gierka Ubisoftu, to szukałeś w głowie przez pół odcinka, to chyba Child of Light. PS, ale bekowy skład odcinka. Dziękuję. Give a Peace, najlepszy growy podcast, a jeśli będzie Skull & Bones w PlayStation Plus, to czemu nie? Teraz ja chcę. Smot. Ludzie pozostaną ludźmi, ból najczęściej pleców, szkoda zawracać sobie głowy, to a propos czepiania się Starfielda. Długi jeszcze. Długi pisze, nie chcę już mówić o Ghost of Tsushima. To pan nie Patryk. Tak, z chęcią wysłuchałem. Bardzo, no tak, bo to ja w ogóle jak montowałem ten podcast, to się zorientowałem, że Patryk mówił, no ja grałem w taką grę i chciał mówić o jakiejś innej grze, ale ja mu przerwałem i chyba nie powiesz o Ghost of Tsushima. I potem mówił o Ghost of Tsushima i w końcu nie powiedział o tej grze, o której chciał mówić na samym początku. Także tak. Łukasz Rejek napisał, Skull & Bones w ogóle mnie nie interesuje, a Sea of Thieves nie grałem, ale zastanawiam się, czy nie przejść trzeci raz Black Flaga, a tym razem na Steam Decku. Czemu nie? Adsun 22. Nie obchodzi mnie multi, co innego, gdyby zrobić taką grę jak Red Dead Redemption, tylko w pirackich klimatach to ma gigantyczny potencjał, a zaskakująco rzadko jest eksploatowana ta tematyka w grach. Jakby Rockstar zrobił coś takiego, to czemu nie, zagrałbym. Adriano, po pierwszej zapowiedzi nie ukrywam, że byłem zainteresowany, ale teraz widząc finalny produkt, podziękuję XD. Bardziej to przypomina jakąś skamową reklamę gry mobilnej. Jeśli chodzi o Phoenix Rising, to pierwszą część była przyzwoitą grą, ale pod koniec bardzo mnie zmęczyła, a DLC już niestety odpuściłem, bo to był recykling podstawki. Mam newsa. Zaraz, jeszcze było mało komentarzy. Bo Absytos Medea, nie czekam, wolę zagrać w Magnus Opus gier o piratach, czyli Sid Meier's Pirates. O, to fajnie. Król Sucharów, ahoj kamrat. Nie czekam na Skull & Bones, bo od kiedy jestem dorosłym i świadomym konsumentem zarabiającym na własne przyjemności, unikam gier pirackich. Wow. Jak zwykle świetny odcinek, boomerskie XD i beczka. Rumu dla was. Jakub Hutny, ostatni komentarz. Obejrzałem gameplay ze Skull & Bones i jednak tej eksploracji wysp nie ma za dużo, więc będę zainteresowany. Więc nie będę zainteresowany. Same morskie walki to dla mnie za mało. PS, fajny podcast, ale będąc szczerze z samym sobą, to niestety Mateusza F. bardzo mi brakowało, bo liczyłem na jego odpowiedź na moje pytanie o Apple Gaming Porting Kit. A, bo on nas pytał, czy myślisz, że skoro Apple inwestuje w ten porting kit, czy twoim zdaniem na przykład Apple pójdzie w gaming teraz, jak będą portować gry i zaczną portować gry. Więc się zastanów, a jeszcze przeczytam jeden komentarz, bo mamy tu jeszcze nie. M. Zdanowicz, proszę na chwałę, to ja. To już wszystko. No powiedz szybko, co chciałeś powiedzieć. Czy chodzi ci o Mimimi Games? Mimimi Games. Tak.
Studio odpowiedzialne za Shadow Tactics, Desperados, czyli teraz wydali Shadow Gambit, parę dni temu wydali. Powiedzieli, że to ich ostatnia gra i koniec. I w stronę jest już offline ogólnie, więc to taki nagły nagłe zamknięcie. Ale chyba. Na stronie oficjalnie chyba, że ludzie. Tak, ale już jest offline, teraz aktualnie przeciążona, ludzie wrzucają, może przeciążona, a może nie, ludzie wrzucają jakby, wiesz, przed wyłączeniem jakby wersji. I szkoda, ale co ciekawe, ci twórcy napisali, że to nie dlatego, że jakoś tam problemy finansowe, chociaż podejrzewam, że Shadow Gambit się bardzo nie sprzeda, bo wychodzi teraz i nie jest w żadnym abonamencie, też więc sorry, a to jest świetna gra, bo grałem w demo. Natomiast oni tam pisali w tym blogu, że jakby wypalenie, że strasznie dużo stresującej pracy i zawsze po końcu każdego projektu zaczynał się stres związany z tym, że trzeba szukać finansowania kolejnej gry i po prostu trochę mają dość. I już nie będą robić gier. To temat się na przyszły odcinek, a w tym odcinku pytaniem odcinka będzie to, co najbardziej podobało wam się z Opening Night Live. Albo w ogóle z całego Gamescomu, bo też potem pokazywano na przykład na drugi dzień Space Marines, więc co wam się podobało najbardziej z całego Gamescomu? Ewentualnie, jeśli byliście na Gamescomie, to dajcie znać, jakie w ogóle wrażenia z tego Gamescomu. To impreza głównie dla graczy. A to był 564 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Paweł Stachyra, Mateusz Danowicz oraz Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.